Witajcie, drogie dzieci. Witajcie wszyscy mieszkańcy pięknego miasta Żory. Zbliża się kolejny raz rocznica odwiedzin świętego Mikołaja. Jak co roku 6 grudnia spotykaliśmy się razem na waszym pięknym rynku, gdzie była wspaniała zabawa, ale w tym roku wyjątkowo witamy was z naszego domu, tu gdzie mieszkamy, tu gdzie pracujemy. No właśnie, roboty kupę roboty w związku z tymi listami, które przychodzą od dzieci, a chcemy, żeby każde dziecko dostało odpowiedź na list, czyli każde dziecko dostało paczkę. No i w tym pomagają mi elfy z czaty, oczywiście Śnieżynka, pilnuje wszystkiego jak dobra gospodyni. Także witamy was serdecznie, tym razem z naszego mieszkania. Mikołaj, a ty przeczytałeś wszystkie listy od dzieci z Żor? Tak. Wszystkie, nawet jeszcze część mam tutaj do przeglądnięcia. O, leżą tam. No, jakże mógłbym nie pamiętać. Każdemu dziecku coś się należy, tym bardziej, że te dzieci są wspaniałe. Tak, dokładnie. Dzieci, bądźcie cierpliwe. Mikołaj na pewno przyjdzie do każdego z was. Ale Mikołaju, czy ty naprawdę zapamiętałeś te wszystkie dzieci spotkane w Żorach? Tak, pamiętałem. Były bardzo miłe. Bardzo uczynne, przychodziły się przytulać, coś powiedzieć, dostać łakocie, dostać prezenty, a nawet niektóre, nie wierząc, że jestem Mikołajem, chciały sprawdzić. O, tak, ale Mikołaju, ja również pamiętam dobrze te dzieci. One zawsze przychodziły właśnie 6 grudnia do nas, żeby porozmawiać, ale również pamiętasz, wspólnie odliczaliśmy czas, żeby rozświetlić piękną żorską choinkę znajdującą się w centrum rynku. A później właśnie była zabawa, koncerty, tak, i było... wspólna zabawa. Tak, i ciągnięcie za brodę Mikołaja. Tak, dokładnie. Tak. Dzieci zawsze sprawdzały, czy ta broda jest prawdziwa. Tak pamiętam. Mikołaju, tak. A może sprawdzimy jej dzisiaj? Chyba, że to dla dzieci, dla was kochani, to tak, proszę. Dobra. Tak, dzieciaki, to dokładnie to sama broda. Kochani, my również pamiętamy, jak świetnie się z nami bawiliście. Nigdy do konkurencji nie brakowało dzieci, wręcz przeciwnie. Zawsze były zaangażowane i takie uśmiechnięte i zarażały nas tym. Dobrzy tacerze i wspaniali piosenkarze, można powiedzieć. Umiały się bawić. No przykro, że w tym roku jest troszeczkę inaczej, ale w przyszłym będzie na pewno już tak, jak był dotychczas. Mamy nadzieję, prawda? A pamiętasz ich ulubioną piosenkę, Mikołaju? Pamiętam. Było coś o saniach, o śniegu. Przypomnij, Śnieżynko. Pada śnieg, dzwonią dzwonki sami. Co za radość, gdy saniami tak można jechać w dal. No, tak. Przy tej piosence wspaniale się dzieci z nami razem bawiły. Było bardzo fajnie i przyjemnie. Drogie dzieci, pamiętamy was i nasze wspólne spotkania na żorskim rynku są niezapomniane. W tym roku również przychodzimy do was, żeby się z wami dzielić tym dniem, spędzić go wspólnie razem, ale również, żeby złożyć wam serdeczne życzenia zdrowia. Dla was i dla waszych bliskich to na pewno teraz przyda się każdemu. Także dużo radości i uśmiechu, aby towarzyszyły wam na co dzień. No i życzymy nam, ale również i wam, żebyśmy za rok mogli się spotkać wspólnie na żorskim rynku. Ho, 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 kochani, życzenia teraz przede wszystkim od włodarzy miasta, pana prezydenta Waldemara Sochy i pana przewodniczącego Rady Miasta Piotra Kosztyły, którzy życzą wam jak najlepszego spędzenia obecnych świąt, najmilej, najspokojniej, przede wszystkim w zdrowiu i żeby się każdemu spełniły jego marzenia. A w przyszłym roku, żeby się spełniły wszystkie oczekiwania dotyczące pracy i osobiste, czego wam i my serdecznie życzymy. I na koniec, drogie dzieci, byłoby nam bardzo miło, gdybyście narysowali, jak wy wspominacie nasze spotkania w Żorach. I taki rysunek zamieścili pod filmem. Wasi opiekunowie na pewno wam w tym pomogą, a my z przyjemnością zobaczymy, jak wy wspominacie ten cudowny czas. Ho, ho, ho! Bądźcie zdrowi! Na cały świat!